Mamy to. Ma to Kyren Wilson. Zaciśnięta pięść. W pierwszej partii meczu robi Maxa Kyren Wilson. Drugiego w swojej karierze. Third in the match, Tom Ford. O, mamy tego dubla właśnie na zielonej. Yeah, I've played a really bad yellow and I thought, do I cut? Feeling, because the pink to black as well, that was a good shot. No i różowa do czarnej, to nie było łatwe zagranie. All the way through, to be honest, because even from the first red that I knew, if I missed anything, the balls were nicely open. All I wanted to do was go up for a blue, but I just kept on landing on the black. But yeah, just trying to keep it together, to be honest. Once I was past 80, I knew that was a match one. And I just had to really concentrate on trying to get the max in. Eight. Tak powiedziałeś, snukerowe przy szkole, chyba przy maksymalnym podejściu, to raczej już szkoła podstawowa, przynajmniej dla zawodników. No przynajmniej tego pokroju, co Stuart Bingham. 129. No idealnie, do niebieskiej. No to musi chyba to skompletować Stuart Bingham. To może być trzeci break maksymalny w tym sezonie. Mówiliśmy, że... Tom Ford jest tym zawodnikiem, który tylko te maksy wbija. A za chwilę może się to zmienić. A, już cudowny start. Czarna na 147 dla Stuarta Binghama. Będzie. I zaciśnięta pięść z Stuarta Binghama. Fantastyczny start do meczu dla Binghama, prowadzenie 1-0, no i to historyczne, kolejne podejście maksymalne.
Kyren Wilson jest jednym z trudniejszych rywali, jakich można sobie wyobrazić, bo gra no, niezwykle zdyscyplinowanego snookera, bardzo dobry, taktycznie cierpliwy jest to snookerzysta, no i też bardzo skuteczny, także na pewno jeżeli Page by ten mecz wygrał, to mógłby zaliczyć to spotkanie do największych skalpów zebranych w profesjonalnym snookerze. Z pierwszą szansą Kyren Wilson. 47 punktów. Jeszcze tylko 3 bile i dochodzi doskonale do niebieskiej, też zwracając uwagę na to, że różowa jest przesunięta ze swojego punktu, także no trochę inne niż takie standardowe w tym snookerowym przedszkolu pozycjonowanie przed Wilsonem. Na środkową kieszeń i teraz po wstecznej rotacji będzie chciał wylądować na czarnej, ale duży ten kąt na różowej, duży i wyrzucający dość mocno w górę stołu. No nie jest tragicznie, ale mogło być dużo łatwiej. No nie duży kąt, wsteczna rotacja. Może odrobina prawego boku, aby tu odkręcić z powrotem białą bliżej czarnej. No czarna na najwyższego breaka turnieju, czarna na 147 przed Kyrenem Wilsonem. Mamy to, ma to Kyren Wilson. Zaciśnięta pięść w pierwszej partii meczu robi Maxa Kyren Wilson, drugiego w swojej karierze. No lepiej spotkania, lepiej turnieju się zacząć po prostu nie da. Oklaski Jacksona Page'a, oklaski i owacje nastojące od kibiców.